Dobra. Ja chcę anioła dostać. Bo jestem święty i zawsze uśmiechnięty. 108? A dobra, może być. Ta rukadża to chyba zmniejsza atak przeciwnika. Dobra, nasza. Dobra, buffu dostanie. I git. Chociaż no, jej magia zbyt... No, może być jej magia, szczerze mówiąc, jak na razie. Czyli buffu też trochę rewolucję zrobi. Ale dobra, teraz najważniejsze. Tako... Ta, w tej grze, kurde... używanie przedmiotów i tak dalej może być dość ciężkie, więc hej. Już to powiedziałem raz. Spróbuję w tej sesji dojść do końca przynajmniej zamku Yukiko. Nie, kurde! Otwórz drzwi, nie napierdalaj! O, chwila. Przy okazji będziemy oczywiście zaliczać każdego przeciwnika, którego tylko możemy, nie? Bo levele są jednak ważne. Oh my fucking god! Przybij piątkę, Yosuke! W sumie to jakby tak nie patrzeć, to moim zdaniem Yosuke jest takim trochę fanem Naruto. Bo spójrzcie na niego, ma dwa kunaje w ręce. Jego persona jest, bazuje na wiecznych atakach, a Naruto miał Rasen Shurikena. No nie, wieczna czakra czy coś tam. I w sumie ten zaraz, persona. No, jego persona nazywa się Jiraiya, jak Ero Sennin. I jego cień, jak się z nim napierdzielaliśmy, to była żaba. Jak Gamma Bunta, czy jak on tam się zwał. Kurwa, nie! O, całe szczęście. Uhu! Tak więc no, fizyczne ataki tu się przydają. No. Jednak jakiś balans jest, bo w Personie 3 nie były zbyt pożyteczne. Tutaj w sumie, jeżeli chodzi o obrażenia, to... ale no... wciąż te, które te znacznie w późniejszej grze są o wiele bardziej użyteczne, ale... O, shit! Chwila. Ten kolejny tutorial z mojej strony będzie za niedługo. Ty chyba jesteś podatny na ogień, ale nie mamy ognistych ludów. Nie, mam jakąś personę na pewno, ale... Dobra, oni są dziwni. Wolę, kurde... SERIO?! Spróbujemy. Na pewno nie zadziała, bo on sam używa lodu, więc... O, trzeba było od początku tak zrobić. Wypierniczaj, kurde. I git. Co to ja chciałem powiedzieć? Nie pamiętam nawet. Czemu kiedy, kurde, kończy się walka, w OBS-ie trochę laguje? W sensie nie sama walka, tylko że ekran pożegnalny i ten... tranzycja z jednej z tego. Nieważne w sumie. Może niech Yosuke D użyje. Ile ma SP? 3, dobra. Na razie możemy sobie na to pozwolić. Przy okazji, te wielkie, kurde, zajebiste skrzynie są zamknięte. Więc najlepiej tutaj wracać, jak ma się do nich, jak ma się czestki, czyli takie przedmioty. Po prostu kluczyki, nie? Do skrzyń. Tak więc no, ale ja szczerze wam powiem, nie używajcie w pierwszych dungeonach czestki, lepiej je kurde trzymać, bo tutaj jedyne co dostajemy to jakieś gówno. Gówniane akcesoria i tak dalej. Tak naprawdę to tylko chyba od trzeciego dungeona od końca warto jest używać i tych czestki. Oczywiście tam moim zdaniem jednak warto jest mieć ich jakąś liczbę, no nie cały czas w inwentarzu, dajmy na to 10. To nie. I później jak ma się trochę nieco ponad 10, to już używać ich gdziekolwiek, no nie? Bo jednak z tych skrzyń wypadają czasami przydatne rzeczy. Kurwa, napierdalać! Dziękuję. Na przykład ten, somy mogą wypadać, a to leczy dla całej drużyny HP i SP. Jest mega użyteczne.
Ale no, jednak lepiej trzymać je wszystkie na późniejsze dungeony. Bo kurde, tutaj te akcesoria, no nie? Nawet... jak się ich sprzeda, to nie dostanie... Jak się je sprzeda, to nie dostanie się, kurde, dużo pieniędzy za nie, więc hej. Już kurde... Za więcej sprzedasz ten klucz, niż kurde akcesorium, które ci wypada ze skrzyni. Tak jest kurde ciężko tutaj z kasą. O! Wiatr? Nie. Kurde, stój, nie! Ja pierdolę, ale ze mnie debil, chciałem prądu użyć! I zajebiście, teraz mnie zabiją. Może? Żeby jakieś obrażenia były. Okej. Josuke, rozwal tego, co ma mało HP. I? Tak jak w Pokémonach. Latające poki są podatne na elektryczność. Tak czy owak, SP mi się kończy. To nie jest dobry ten. To nie jest dobry ten. Dobra sprawa. Wcale, a wcale. Nie lubię, kiedy mi SP się kończy. Hell yeah! Szkoda, że Chie levela nie dostała. Chociaż nie, ona ma 7 czy 8? Muszę zerknąć. Zaciekawić moją ciekawość. A co? A czym ja pierniczę? O, 7 ma, dobra, za niedługo też dostanie level. Jedna, dwie walki. Hirania, to leczy nam wszystkie problemy statusowe, ale jeszcze się upewnię. Ta, oprócz śmierci i oszołomienia, chyba. Tak więc, no niestety, kurde, klucza do skrzyni nie dostałem, ale jakoś zbytnio nie płaczę z tego powodu. Tak jak powiedziałem, skarby są chujowe! Na początku gry i w sumie w środku gry też. W środku, no w połowie. Ja pierdzielę, bądźmy poważni, gadajmy poprawnie. Ale całe szczęście, że ponakupywałem sobie tych przedmiotów od SP. Welcome to the Velvet Room! Dziękuję za przybycie do Amagi Inn. Wasz pokój jest tam. Jeżeli mogę wam pomóc, jeżeli możemy wam pomóc w jakiś sposób, proszę dajcie nam znać natychmiast. O czym gada ten cały głos? To miejsce nie jest karczmą czy tam zajazdem, to jest totalnie zamek! No shit, Sherlock! Nie zauważyłbym! O, myślałem, że tu będzie ten... już schody będą. Physical Mirror! O kurwa, to nam się przyda! I tylko właśnie, to odbija... fizyczne ataki, tylko że jest jeden problem. Dla jednej osoby! W Personie 3 był ten... Atak Mirror i Magic Mirror chyba? To odbijało raz wszelkie fizyczne albo magiczne ataki dla całej drużyny. Tutaj tylko dla jednej... Kurwa, nie mogę wyczuć! Tutaj tylko dla jednej osoby. O nie, o nie, o nie, o nie. Nie płacz! Jak mnie załatwią, to będę płakać! Nie mów mi, co mam robić, Teddy! Dziękuję! Będę musiał jak spożyć trochę napoju. Właściwie to... Te napoje najlepiej, jak się je kupuje, to zużywać je jako pierwsze, ponieważ nie można ich użyć podczas walki. Można je użyć tylko w terenie. Tak więc no, jak macie jakiś pitch seed czy coś takiego, to pomyślcie dwa razy zanim to zużycie, jeżeli macie jakieś napoje. 10 SP może nie jest aż tak dużo, szczególnie później w grze. Ale do jasnej cholery, w tej grze nawet jeden głupi punkt może osądzić o twoim przetrwaniu. Przekonałem się o tym. Więc item. Tap soda. I zarąbiście.
Może chwila. Ile person mam już? Jeszcze jedną mogę najwyżej sobie wziąć. Myślę, że jak... gdzie ja kurde poszedłem? Tutaj mam iść. Myślę, że jak... będę miał pełny ekwipunek, w sensie, że pełno person, to wrócę do tego, do punktu wyjścia. O, shit. Kolejna skrzynka, której nie mogę otworzyć, ale to nic. Wrócę do tego, do Igora i połączę ich trochę i pójdziemy dalej. Tak więc używajcie fizycznych ataków wtedy, kiedy możecie. No, jak kurde takie małe popierdółki są, to po co marnować SP? 51 expa, wow. W sumie jestem ciekaw, chwila. Od jakiego levela ta persona jest, która mnie interesuje? Ile, jaki ja mam level, to jest najważniejsze. Kurde, nawet nie mogę zobaczyć! Ósmy, dziękuję. Czemu nie, w tej grze nie ma czegoś takiego, że możesz, kurde, masz, patrzysz na status, możesz bez problemu zobaczyć jeszcze inne ten menu. Wciskając L1 albo R1. Gień! Wyglądasz jak pierd. Ghastly. Ale wyszło na to, że jesteś ręką. Shuffle time. Ta, weźmy Sandmana. Tego z księżycem na mordzie. Właściwie to jego morda to jest księżyc. Okej, to teraz dojdziemy na następne piętro i się przeteleportujemy. Chyba, że... dobra, idziemy dalej. Ale tak jak powiedziałem, dojdę na piąte piętro. O, już mogę, ale dobra. Dojdę na następne piętro i kurde, użyję Go Home. Pójdę do Igora, on mnie tam da kokainę, znaczy persony i będzie git. Okej. Większe są bardziej kłopotliwe. Kurde, czego ja się bałem? Dobra, walić to. Mamy jeszcze dużo HP, nie ma co. I git. Było łatwe, się ciesz, kurde, cije. Chyba ta persona jest właśnie od 9 levela, którą chcę mieć. Czy od 11, coś takiego. Ale jeszcze nie powiem co i jak, ponieważ jestem wredny. Medicine może ta. Okej, spoko. Chwila. Dobra, idziemy dalej. W sumie to całkiem fajnie jest ogarniać tutaj te przedmioty i SP i tak dalej, no nie? Taka taktyka tak jakby, nie? Trzeba jednak myśleć, nie używać tych przedmiotów bezmyślnie. W Personie 3 to kurde, mieliśmy od groma tego wszystkiego, o fuck. Nie ma co, po co miałbym to robić? Mam pełny ekwipunek. Izanagi dostał level. Izanagi to fajna persona. Ma fajny ochraniacz na krocze. Ale szczerze mówiąc, dla Josuke bardziej by się przydało. Ile on razy w jaja dostał na początku gry? Biedny, do tej pory powinien być bezpłodny. Josuke to mój brachol, kurde. Gińcie! Nie dotkniecie mnie w złym miejscu. O kurde. Mnie? Nie. Yes! I zarąbiście. Lubię je patrzeć, jak levele ciągle mi wzrastają. Czyż to nie piękne uczucie? Dzisiaj 9, jutro 99. Kolejna Hirania nam się przyda. Dobra, mogę iść dalej. I zrobię tak, jak to powiedziałem wcześniej. Pójdę do Velvet Sroomu. Połączę wszystko, co mam i będę dalej szedł. Okej. Gdzie ona jest?
Czuję ją! Musi być na tym... Już tutaj? Tak szybko? Chociaż... To chyba jeszcze nie jest to, o czym myślę, ale dobra, nieważne. Go home. Jednak trzeba ogarnąć to wszystko. Ja lubię, kurde, się wracać często do wyjścia i zapisywać, bo kurde, jakbym teraz padł, to bym się wkurzył. Ponieważ wszystko poszłoby się jebać, cały mój progres. I cały let's play. Może nie cały, bo jednak trochę by było czegoś, nie? Musiałbym, kurde, powracać do tego momentu, w którym byłem. Tak więc no, zabezpieczę się. Save successful, dobra. Lecim. Ratuj Igor! W sumie jak tak się zastanawiam, to Igor mógłby z łatwością kilogramy metamfetaminy wciągać z takim nosem. Dobra, triangle spread, bo czemu nie? Valkyria. O, kurde, patrzcie! Już dają nam persony na 35 levelu. A chciałbyś mnie mieć, co nie? Baranka Shaun, ale ci coś powiem. Nie masz wystarczająco dużo odznak, by mnie trenować. Więc wypierdzielaj. Dobra, i kurde, jeszcze kurde! 59! Do tej persony to żeśmy... To się jeszcze trochę... Będziemy musieli dokopywać, nie? Ale dobra, normal spread w takim razie. Sylph, Sandman, Orobas... Nie, ja potrzebuję... Kurde, gdzie to jest? Aszparag. W sumie czemu by nie? Będę łączył wszystko po kolei. Nie, kurde, za mały level mam. Szalony Reksio przy okazji to jest. Jakie masz? O, słaby na ogień, podatny na ogień i odporny na wiatr. Kobach i... Niech będzie! Jestem koń Rafał! Jest. W sumie dziś też dodatkowe te staty dostaną, więc git. Icha, jedź na moim grzbiecie! Ku chwale ojczyzny. Dobra. Ma dużo magii, więc jest okej. Ja lubię, kiedy moja persona ma dużo magii. O, teraz ma jeszcze więcej! Świetnie. Ale to nie jest ta, której potrzebuję. Ewentualnie... No, mógłbym jej użyć, ale... Fuck this shit, chwila. Archanioł, Valkyria, Sylph. A, nieważne. Jakie ty... Czy ja ci zeskill dałem? Dobra, nieważne chyba. Tutaj też, jeżeli chodzi o przywłaszczanie skilli z innych person, to zaraz wam pokażę, jak to się robi. Pulinpa. Pulinpa. Kurde, co jest z tobą? No, proszę bardzo, trzeba kurde cały czas anulować i wybierać to samo, bo inaczej kurde to inaczej kurde się nie robi. Albo tak, albo inaczej, czyli na 100% trzeba RNG ogarniać. To jest wkurwiające. Często nie dostajesz tego, co chcesz. Nawet kurde nie wiesz, czy ten skill, na którym ci zależy, może jakaś persona się nauczyć. To też kurde jest dość... co? A dobra, już go mam. Dawaj triangle spread w takim razie. Szparak, Pixie, Sandman. Dobra, niech będą. O, Idea! Dobra, zajebiście. Podoba mi się to. Jeszcze Medie będzie mogła się nauczyć na 10. O kurde, ja to będę uzdrawiał. Chociaż nie, zależy. Nawet nie zobaczyłem, jakie masz słabości i tak dalej. Się śpieszę za bardzo. A, dobra. Weak przeciwko wiecznym atakom i strong przeciwko lodowym. Dobra. I git. Ale na razie będę i za nagim łaził, nie? Mhm. I zobaczmy jeszcze dla jaj. Archanioł. Nie ma mowy. Jeżeli coś jest podatne na światło albo ciemność, nie używajcie tego.
Bo jednak tutaj Hama i Mudo, te skille co ciebie mają szansę ujebać jednym ciosem, wracają. To pełną gębą. Okej, okay, save'nę, bo nic się nie stało takiego ciekawego, znaczy nieciekawego może mózgojebnego. Bo czasami, kurde, fuzje person się ci nie udają i później tylko płaczesz. Ile już nagrywam? 2 godziny 30 minut. Ja pierdzielę, ile będzie tego dzielenia na party. Mam nadzieję, że przynajmniej ten Freemaker Studio, czy jak to tam się zwie, będzie mogło bez problemu, kurde, wszystko podzielić raczej. Byłoby miło, ale kto wie, jak to pójdzie. Okej, okay, od 5. piętra. Jest. Myślę, że zamek Yukiko ma chyba ich 7. Albo 8, coś takiego, nie? Ma mniej niż reszta dungeonów w tej grze. Też nie jest aż tak długi, więc zajebiście. Może uda nam się go ukończyć. Mam nadzieję, że uda nam się go ukończyć. No, nie, może nie to, że ukończyć, ale do bossa dojść. Wow! By a chance, are you? Moje, czy jesteście moimi księciami? Jestem tu zamknięta, proszę uratujcie mnie. I'm sorry, Mario, but Princess Kinkiko is in another castle. Jestem pewna, że moi księcie mogą to zrobić. Jestem pewna, że są odważni, że pokonają każde niebezpieczeństwo, by mnie stąd wypuścić. Będę na was czekać. Ohoho! To jest bardzo dziwne. Bądźcie ostrożni. No shit, Sherlock! Co ty nie powiesz? O nie, dobra. Oh my fucking god! Dobra. Jednak trzeba uważać. O nie! O nie! Aha! Aha! Nie, nie, nie! Nie, 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 nie! O shit! Dobra robota, Yosuke! Wiem, wiem, kurde, zamknij ryj! Ta. To było konieczne. O! Ale jak zredukujemy ich ilość, na co jesteście, kurde, podatni? It's not strong at all! Wiem, kurde, ale w łeb nam dali! Całe szczęście, o mój Jezu! O, dobra robota! Ogłusz go! Dobra, już sytuacja wygląda lepiej. O wiele! Ubijemy jeszcze jednego i wskrzeszamy Chie. Właśnie o to chodzi, kurde, nie wiadomo nic, co kurde się stanie w tych dungeonach. Ja pierdzielę, dobrze, przynajmniej ich fizyczny atak jest niski. Item... Mam aż 4, całe szczęście. Teraz to se możesz, gnoju jeden. Do widzenia. Było kurde ciężko. Przynajmniej ten exp nie poszedł się kochać. To jest najważniejsze. Nawet jeśli bym padł, to całe szczęście zapisałem wcześniej, więc hej. Dawaj, lecz nas wszystkich. I idziemy dalej. Tak myślę, może pieprzyć eksplorację, jak takie coś może nam się stać. Drzwi są zamknięte. A, dobra. Tutaj trzeba znaleźć. Dobra. Wiem, o co biega w takim razie. Będzie nas teleportować co jakiś czas, ale będziemy mogli zawsze się cofnąć na przykład tutaj. Tych drzwi przeteleportuje nas dalej. Ale zgadnij co, bycz? Dobrze wiem, jak działa działają te twoje kurde rzeczy. Widzisz? O! Przechytrzyłem cię. Oh my fucking god. Dobra, jest!
I tutaj też jak mamy dwóch cieni, o nie, o ja pierdolę! Proszę powiedzcie mi, że jest podatny na lód, jeden i drugi. Może personę zmienię? Może nie. Cię błagam. Jesteś naszą szansą ostatnią. No dobra, może być. Oh my fucking god. Chwila. Repel elektryczność, dobra. Czyli ja muszę uważać. Ale coś innego nie repeluje elektryczności, więc mogę naparzać w to ile tylko mogę. Ta? I proszę bardzo. Mam kurde nadzieję, że chociaż jakiegoś expa dostanę porządnego. Dawaj! Teraz to kurde redukuje ich liczbę o wiele łatwiej. Ja nienawidzę tych pieprzonych bachorów. O i zajebiście. Jeszcze kurde mnie dobijaj! Ta. PIS! Zgadnij co? Powinienem kurde sobie SP odnowić. Bo najgorsze właśnie jest to, że nie pamiętam jak dużo jeszcze mi tego zamku zostało. O tako. I... Ta, bufu. I tak dostaną w łeb. O nie. Czemu ci je dostała tak dużo obrażeń od niego? Nieważne. Poczuj kurde personę moją. To jest disco nie wiem co. Disco San Francisco. Tancerz. Okej. Ja pierdzielę, muszę sobie SP uzdrowić. Bo inaczej nic to z tego. Całe szczęście, że walka zaraz się skończy. Do widzenia! Kup se trąbkę do pierdzenia. Oh fuck my life! Co to kurwa jest? Nie mówcie mi, że ma last resort. Czyli takie ser... O, dziękuję. I'm ready! This is my moment! Ale będzie expa! O mój Boże, już czuję ten zajebisty exp. 250! Jeszcze żeby Chie dostała level, to byłoby idealne. Nie dostała. Dekadża eliminuje buffy przeciwników. Przydatne bardzo. Ta psoda. Okej, dobra, dla mnie wszystko. Ja zgarniam wszystko. Skill. Tako. Może jeszcze mnie. Na wszelki wypadek. I dla Joska damy Soul Dropa. Jednego. I. O! Equip. Żeby to było dla mnie. Firearm Resistant Vest. Ale nic dodatkowego nam nie daje, ale... Patrzcie ile obrony teraz mam. Dużo. Tym lepiej. No bo wiadomo co się dzieje jak padnę. Nie, nie muszę tłumaczyć. Mm.
Okej, tu mniej więcej to jest jeden z tych niezrandomizowanych pięter. Więcej to jest jedno gigantyczne kółko. No nie? Więc nie ma strachu, rachu, ciachu. Ohoho. To jest bardzo śmieszne, wiesz? Chodź tu, kurwa! Dziękuję. Ja pierdolę znowu!